Usiądźmy, bracia i siostry. Jeszcze nie powracamy do tematu pszenicy i konkola, czy konkolu. A już zaczynamy inny cykl kazań. Myślę, że wzajemnie będą te dwa tematy ze sobą się przeplatać. Cykl, który możemy nazwać Mamy wybór. Bądź nasze wybory. Bądź właściwy wybór. Zawsze jak jest wybór, to są też i opcje. Możemy wybierać coś z lewej strony, coś z prawej strony i broń Boże, nie mówię o polityce, ale mamy wybór. Człowiek ma wolną wolę, aby dokonywał wyboru. Otwórzmy zatem wersety, które mówią o wyborze. Wersety wydawałoby się tylko w Starym Przymierzu, ale myślę, że też adekwatne do każdego człowieka, a także do Kościoła Jezusa Chrystusa. Piąta Księga Mojżeszowa, 30 jej rozdział, w tak zwanych Bibliach Brytyjskich strona 230, Piąta Księga Mojżeszowa, 30 rozdział, przeczytamy 19 werset. I zanim przeczytamy, zachęcam was, bracia i siostry, aby przeczytać cały ten rozdział. Może kiedyś tak uczynimy, aby zobaczyć pełnię, aby zobaczyć cały kontekst tego jednego wersetu. Bardzo ważny. Jest to słowo, które mówi, że wybór jest ważny i on niesie pewne konsekwencje. W tym jednym wersecie, można powiedzieć, jest esencja tego całego rozdziału. Natomiast ta esencja bierze się z poszczególnych rzeczy. A więc czytamy. Piąta Księga Mojżeszowa, 30 rozdział. 19 werset. Mówi Pan Bóg. Pan Bóg do narodu wybranego, do Izraela. Ale czy my w sensie duchowym nie jesteśmy Izraelem? Czy Bóg nas nie włączył w to drzewo oliwne? Przecież o tym naucza Słowo. W Jezusie Chrystusie jesteśmy duchowym Izraelem. Jak ktoś nie lubi Żydów, to powiem, w Jezusie Chrystusie jesteśmy duchowymi Żydami. I to jest też słowo do nas. Czytamy. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię. Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył ty i twoje potomstwo. To jest mocne słowo. I tu mógłbym podkreślić ten jeden wyraz. Wybierz. To od ciebie zależy. Dokonaj właściwego wyboru. Nawet Bóg sugeruje ten wybór. Z troski o moje i twoje życie. Nie narzucając ci ten wybór i mówi, nie masz wyboru. Ale sugeruje ci, jaki wybór masz dokonać. Sugeruje również i mnie. Wybierz. Masz wybór, masz wolną wolę,
a ja pewne rzeczy kładę przed Twoimi oczami, przed Twoim życiem, takimi, jakimi są. Możesz wybrać życie albo śmierć. Możesz wybrać drogę życia albo drogę śmierci. Możesz wybrać błogosławieństwo albo przekleństwo. Wybierz życie, sugeruje Bóg, abyś żył. I bardzo ciekawa rzecz. Ty i Twoje potomstwo. Ty i Twoja rodzina. Twoje wybory, bracie i siostro, nie tylko są wyborami dla Ciebie. To nie jest takie łatwe. Ale gdy dokonujesz wyboru, to ma wpływ na innych ludzi. Bóg o tym mówi w Słowie. Dokonując wyboru, masz wpływ na innych ludzi. To, co wybierze dzisiaj ojciec rodziny, ma wpływ na tą rodzinę. To, co wybierze matka, ma wpływ na jej dzieci. To, co wybiera pastor, rada starszych, ma wpływ na zbór. To, co wybierają członkowie zboru, ma wpływ na cały Kościół. Mówiliśmy o tym w piątek. Jedno ciało, jeden choruje. Odczuwają to wszyscy. Jeden jest błogosławiony przez Pana. Ja nie mówię o błogosławieństwie finansowym. To wszyscy powinni się radować. To jest jedno ciało. Jest jakaś fałszywa nauka, no to wszyscy ją dotykają. To wchłaniają. Oczywiście każdy z nas jest odpowiedzialny przed Bogiem i ma relację z Bogiem. Jest dobra nauka, to też jest o wiele lepiej, prawda? Każdy z nas ją chłoni. A więc nasze wybory nie tylko dotykają nas samych. Mają wpływ na innych ludzi. I o tym będziemy dużo mówić. Jakie te wybory w życiu mamy? Pan Bóg mówi, że biorę na świadka całe niebo i całą ziemię. Nawet osoby niewierzące, które dokonują wyboru, mają swoje konsekwencje. Jeżeli ktoś chce grzeszyć, to diabeł wystawi fakturę. Faktura ma różny okres płatności. Niektóra to jest taka, która się płaci od razu. Inna jest taka, którą się płaci po 14 dniach, po 30. Inne takie, że które po latach. Ale zawsze jest konsekwencja. Każdy człowiek ma wybór. Każdy człowiek albo dokona właściwego wyboru, albo nie. Żyjemy w takich czasach, w których się mówi, że och, chrześcijanie to dziwni ludzie. Nawet w kościołach już tak myślimy i mówimy, nie wszystko jest białe i czarne. No już nie bądźmy takimi konserwatystami, albo fanatykami, albo radykałami. No, bądźmy gdzieś po środku. Nie wszystko jest białe i czarne. No jedna sprawa no, dla jednego jest dobra, a dla drugiego zła. Czy tak nie mówi dzisiejszy świat? Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Ale grzech jest grzechem. A świętość jest świętością w Słowie Bożym. I nam łatwo grzeszyć? Mi łatwo grzeszyć? Ale mi trudno być świętym.
Ale Bóg to też rozwiązał w Jezusie Chrystusie. Gdy jesteśmy blisko Niego, gdy jesteśmy oczyszczeni, jesteśmy sprawiedliwi, jesteśmy święci. Nie naszą świętością, nie naszymi uczynkami, ale z łaski. Ale musi być potrzeba serca. I to, co Bóg sprawia, to wychodzi z nas. To jest działanie, to są uczynki. Choć zbawieni z łaski. Ale to inny temat. Bóg wcale nie ma upodobania być pośrodku i mówić rzeczy i rozwadniać sprawę. Gdy mówił do pewnego zboru, mówił: mam ci za złe, że jesteś letni. Pośrodku. Opamiętaj się. Albo gorący, albo zimny. Tak mówi też do naszego życia. Tutaj, gdybyśmy przeczytali cały ten rozdział, mamy motyw drogi. Wybieraj właściwą drogę, właściwe przykazania. I tak tylko poruszę, może kiedyś o tym szerzej powiem. Jakie są drogi? Znamy. Szeroka i wąska. I wąska. Jaką chcemy iść, bracia i siostry? A tu nie ma takiego zdecydowania. To dam 5 minut na myślenie się i odpowiedzi. Słowo Boże zachęca, abyś wąską drogą. To jest wybór. Czy my dobrze rozumiemy? Czy chcemy iść tą drogą, która jest wąska? Wiecie, ile ta droga ma centymetrów szerokości? Jak myślicie? 50. Może 50. A może 40? No może 60, tak abyśmy się tylko zmieścili. Abyśmy byli tak wpatrzeni w Pana Jezusa Chrystusa i szli za Nim. Nie na boki, nie gdzieś się poruszać, nie iść zygzakiem. Ale iść po śladach Pana Jezusa Chrystusa. To jest wąska droga. Iść za swoim mistrzem. I tu taki przykład. Kiedyś taki pastor wraz z małżonką pojechał, to było w Stanach Zjednoczonych, szukać niedźwiedzi do parków. Z przewodnikiem, dzięki Bogu, pojechali. I przewodnik mówi: ja wam pokażę olbrzymie niedźwiedzie. One są zawsze, bądź bardzo często na tej polanie. I gdzieś tam przez jakieś różne takie puszcze i gąszcze przeszli na tą polanę i obserwują, no akurat wtedy nie był. Ja mówię: ale pokażę wam coś niesamowitego. Wiecie, skąd te niedźwiedzie przychodzą na tą polanę? Skąd? Stamtąd, pójdźmy tam. I gdy poszli, zobaczyli całe tereny błotne, w których bagienne, w których można tak naprawdę każdy mógłby zginąć. Ale te niedźwiedzie, tak mówi przewodnik, już od paruset lat wypracowały jedną ścieżkę. I można było zobaczyć ślady. Wyżłobione ślady od setek lat. I każdy niedźwiedź, który chciał iść na polanę, szedł po tych śladach. Bo inaczej by zginął. Bo poszedłby w bagno. I tak jest w naszym życiu. Mamy wypracowaną Bożą ścieżkę. Pan Jezus jest drogą. Idźmy w Jego ślady. Nie ma innych możliwości. Nie ma innych metod. Nie ma nic, co jest nowocześniejszego i lepsze. Dla każdej naszej sprawy. Dla zbudowania naszego życia. Dla ewangelizacji. Dla Kościoła. Wszystko to, co robił Chrystus. Wszystko to, co mówi Pismo. Nowości nie będą lepsze. Nie będą. Zaprowadzą nas w gęstwinę, w bagno. Idźmy po wybranych śladach. Śladach, którymi szli nawet nasi ojcowie wiary. Po co nowości? A więc ta droga za Panem Jezusem. Wybierajmy właściwą, wąską drogę. Tak patrzę na zegarek, bo ja tutaj jeszcze mam mówić i mówić, bracia i siostry.
Jedna zgoda jest, ale jak dzisiaj w kraju demokracja, to może ręce podnieśmy. Zgadzamy się jeszcze na jakieś 25 minut? Tak. To powiedzmy o jednym bardzo ważnym wyborze, który powinniśmy dokonywać w naszym życiu. Otwórzmy 4 Księgę Mojżeszową. Nie będziemy czytać wszystkiego, bo tak naprawdę powinniśmy przeczytać przynajmniej 2 lub 3 rozdziały. Ale będziecie wiedzieć, gdzie jest umiejscowiona ta historia. I znowu zachęcam, aby w domu przeczytać. Aby Bóg mówił do nas przez swoje słowo. 4 Księga Mojżeszowa, 13 rozdział. Strona 162 w tak zwanym przekładzie brytyjskim. Historia zatytułowana Wysłanie wywiadowców do Kanaanu. Znamy tą historię? Ciekawa bardzo historia. Często ona występuje też w innych fragmentach Biblii. Często nawet w kazaniach słyszeliśmy pewnie już nieraz na ten temat. Co ciekawe, i to jest niesamowite, inny wątek teraz powiem. Zobaczmy, jak spójne jest Słowo Boże. Zobaczmy, jak spójne jest działanie Pana Jezusa Chrystusa z tym, co czytaliśmy w Starym Testamencie. Zobaczmy, jak Stary Testament był skonstruowany po to, aby przyszło nowe przymierze, aby zobaczyć w Jezusie Chrystusie przywódcę, pasterza Mesjasza. O wiele wcześniej czytamy o tym, że 70 osób w 11 rozdziale, jakby ktoś chciał spojrzeć, 70 osób prorokowało w narodzie izraelskim przez jakiś czas. I 2 tam jest napisane, zamieszkało w obozie Izraela i też prorokowało nadal. Jakby zliczysz tą liczbę 72. W Nowym Testamencie najpierw Pan Jezus wysyła 72 uczniów, aby głosili i uzdrawiali. Aby szli, aby prorokowali. Zbieżność. Tu nawet nie ma odniesienia w tych fragmentach, że to jest odniesienie do Chrystusa. I potem następuje znowuż taka akcja, w których Mojżesz wybiera 12 naczelników rodu, aby poszli zbadać teren, aby zobaczyli tą ziemię, zobaczyli, w jaki sposób ją zdobyć, aby poszli i przygotowali potem naród do tego, aby on wkroczył w tę ziemię. Aby posiadł to, co Bóg dla nich przygotował. Działo się to na pustyni Paran. Co ciekawe, pustynia Paran, to tak się ją tłumaczy, jest to pustynia błąkania się. Ale także ucieczki i schronienia. Co ciekawe, znowuż na tej pustyni, tak mówię trochę historycznie, biblijnie, nie tylko rozgrywały się dzieje Mojżesza i narodu wybranego, ale tam właśnie schronił się Ismael, uciekł na tamtą pustynię. Tam schronił się Dawid przed Saulem i tam schronił się Hadad. I to możemy przeczytać o tym człowieku w pierwszej królewskiej w 11 rozdziale. A było, więc było to miejsce schronienia. Miejsce, w które ucieczki. Może tak. Były osoby, które były w jakiś sposób zagonione. Uciekające przed czymś. W jakimś strachu, w jakimś lęku. Było to więc miejsce, w którym trzeba było dokonać wyboru.
Przerzućmy to na dzisiejszą rzeczywistość, na dzisiejszy kontekst. Czy przed czymś uciekasz? Czy chcesz się schronić w jakimś miejscu? Czy wolisz już nawet taką pustynię błąkania, niż podjąć walkę? A może na tej pustyni właśnie, w której jesteś, Bóg przygotowuje cię do tego, abyś zaczął zwyciężać dla Jezusa Chrystusa. To szeroki temat, ale chcę, abyśmy go przynajmniej trochę chwycili. Dla Izraela była to pustynia, w którym oni zaczęli się przygotowywać do tego, aby wkroczyć to, co miał dla nich Bóg. Już może powiedzieli dosyć chodzenia, dosyć uciekania, dosyć błąkania się. Weźmy to, co ma Bóg dla nas. Czy dzisiaj tak kościoły nie mówią? Czy dzisiaj tego nie szukamy? Czy nie mówimy, koniec już może tego okresu, a zacznijmy żyć w mocy i pełni Ducha Świętego? To jest dobry zamysł, to jest właściwy zamysł, ale Boże Słowo mówi o tym, co musi się jeszcze stać. Widzę, że jak zawsze mówię, to muszę okno otworzyć. Ja myślałem, że powiew Ducha Świętego będzie nas ożywił. Ale tu faktycznie czasami trzeba przewietrzyć i zrobić jakąś wentylację. I oto Mojżesz powołuje 12 naczelników. Nie byli to ludzie z przypadku, ale ludzie, którzy mieli być przywódcami, którzy mieli w swoim charakterze, w swojej posłudze, w swoim obdarowaniu być tymi, którzy pociągną naród za sobą. Ciekawe imiona. Ja szybciutko tak o nich powiem. Szamua z plemienia Rubena, co znaczy wysłuchany. Symeon, to znaczy Bóg wysłuchał. Kaleb, to jest ciekawe, gwałtowny, a nawet w niektórych sformułowaniach pies. Isachara, Bóg płaci. Hoszea, to jest Jozue. Mojżesz nazwał Hoszeę Jozuem. To jest też bardzo ciekawe, ale to jest inny wątek. Hoszea, który się tłumaczy, Jahwe jest pomocą. Palti, ratunkiem jest Bóg. Gadiel, a potem Gaddi, to są w zasadzie bardzo podobne imiona, które mówią o tym, moje szczęście, a Gadiel to Bóg jest moim szczęściem. Anmiel, to jest też bardzo ciekawe, moim stryjem jest Bóg. Bardzo zaawansowana relacja. Setur, skryty. Geuel, bojaźliwy. Przepraszam, Nagbi, bojaźliwy, a Geuel, majestat Boga. Tak jak powiedziałem, Hoszea został nazwany Jozuem, a Jozue znaczy Jahwe zbawia. I gdybyśmy zobaczyli tych 12, to już po imionach widzimy pewien ich charakter, ich cel, ich myśl na temat tego, co Bóg powinien robić i w jaki sposób. Pierwsze takie zagadnienie jest takie, że mamy lepszego pasterza niż Mojżesz. Zgadzacie się? Że Jezus Chrystus jest o wiele bardziej doskonałym pasterzem. Że o wiele bardziej troszczy się o owce. Że ma większą moc, siłę i znaczenie. Że może daleko więcej.
Jakbyśmy zobaczyli apostołów Pana Jezusa Chrystusa, a tutaj wysłanników, wywiadowców Mojżesza, to zobaczymy ciekawy obraz. Bo oto tych wysłanników Mojżesza było 12, ale tylko 2 zachowało wiarę. Tylko 2 weszło do ziemi obiecanej. Tylko 2 koncentrowało się bardziej na Bogu niż na tym, co widzą ich oczy. Tylko tych 2 dokonało takiego wyboru, że będą patrzeć na Boga, który ma wszelką władzę na niebie i na ziemi, a nie na ograniczenia tego świata. My jesteśmy w lepszej sytuacji, bo mamy pasterza Pana Jezusa Chrystusa, który chce zachować nas wszystkich, abyśmy patrzyli na sprawcę i dokończyciela wiary. Abyśmy wszyscy weszli do Królestwa. Abyśmy tutaj dla Niego czynili rzeczy, które wydają się niemożliwe. Pan Jezus, modląc się do Ojca, mówił: Panie, ja zachowałem wszystkich oprócz jednego syna zatracenia. Odwrotna trajektoria niż u Mojżesza. Praktycznie wszyscy nie stracili wiary. Judasz jeden zdradził. Co ciekawe, apostoł Piotr miał też chwilę zawahania. Ale Bóg i tak go wyrwał. Bóg i tak go uratował. To jest niesamowity temat. Nie było tak, że 2 odeszło od Pana. Tak jak u Mojżesza 2 się tylko zachowało. Jak czytamy dalej odnośnie Mojżesza i odnośnie tych ludzi, to właśnie tych 10 poginęło. A tylko Kaleb i Jozue zachowali wiarę, weszli do ziemi obiecanej. Dlaczego tak było? Dlaczego Kaleb i Jozue? Nawet ich imiona już coś ciekawego zdradzają, bracia i siostry. Jozue, Jahwe zbawia. Ja jestem przekonany, bracia i siostro, że w moim i twoim życiu gwarantem zachowania wiary jest wiara w Jezusa Chrystusa, który zbawia, który jest moim zbawieniem. To jest ta wąska droga, aby iść za swoim Zbawicielem, że nie ma nic ważniejszego, że nie ma nic lepszego. Że nie ma innej drogi, że nie ma dla mnie innego ratunku, że nie ma innego zbawienia. Jahwe zbawia, Jezus Chrystus zbawia, idę za Nim. Ale coś jeszcze jest potrzebne. Dlaczego Kaleb z plemienia Judy? To jest ciekawe, on nawet był Kenenitą. Kenenici to był taki naród, który w pewnym momencie historii zasymilował się z Judą. To nie był taki czystej krwi, może idealnej krwi Izraelita. Patrzymy czasami na siebie i tak się zastanawiamy. Ja się patrzę na siebie i czy jestem taki czystej krwi chrześcijaninem? Czy ja naprawdę jestem? Jesteś? Bo nie z naszych uczynków, nie z naszej mocy, ale z łaski Pana Jezusa Chrystusa. Kaleb był człowiekiem, tak przynajmniej patrząc z Biblii, bardzo ciekawym. Jego imię gwałtowne. Przypominają mi się wersety, które sam Pan Jezus mówił. Czy gwałtownicy nie wdzierają się do Królestwa? Pamiętacie kazanie z poprzedniej niedzieli? Ci, którzy nie są żarliwi, którzy chcą wszystko czynić na chwałę Pana, którzy są zdeterminowani w swojej sile, w swojej mocy. Kaleb taki był, on często się wypowiadał: no jak Pan nie da nam tej ziemi? Z mocą Pana wszystkich pognamy. Ja pierwszy chwytam za włócznie, a ja idę. Determinacja. A drugi w pełne oparcie Jozue na tym, że Bóg jest Zbawicielem. Te dwie cechy
gwarantują sukces Panu Bogu. Całkowite zaufanie w Zbawce. Ale też i ta siła, i ta determinacja, że wszystko, co mogę, oddam na chwałę Pana. On mnie poprowadzi. Ja pójdę za Nim. Ja zwojuję tą ziemię dla Chrystusa. I wyruszyli. Pewnie wszyscy w nastawieniu bojowym. Jak jeszcze Kaleb im tam nagadał, to pewnie wszyscy w nastawieniu bojowym. Może Jozue trochę spokojniej. Pan nas i tak zbawi. Wszyscy w nastawieniu bojowym. Ale jakie ich są imiona? No jeden mówi, Bóg zawsze wysługuje. Ale weź się w garść, przygotowałeś zbroję? Pan i tak wysłucha. Trochę to oczywiście parafrazuje. Drugi też mówi, wysłuchuje. Ale kto? No. Takie jego imię. Takie czasami nasze postawy. Po co ja mam się starać i tak mi to Bóg da? I Sahara, jego imię Bóg płaci. A dlaczego idzie z nami? Bo to się opłaca. A jak się nie będzie opłacać? A będzie, co ty mi tu w ogóle gadasz? Bóg jest takim błogosławieństwem, że wszystko zawsze mi się powiedzie, uda. Bóg mi wszystko wynagrodzi, płaci, dobrze. Nie ma takich postaw? Nie mamy takich postaw? Następny człowiek. Amiel, moim stryjem jest Bóg. Ja tak znam bardzo Pana Boga, że co ty mi w ogóle będziesz mówił? Przecież ja się urodziłem w kościele nawet. 30 lat za Panem idę. Ja go znam od deski do deski. Co może mnie zaskoczyć? Nie jedno już w życiu widziałem. Mam doświadczenie. Też możemy mieć taką postawę. Setur, skryty. Coś tam sobie myśli, ale niekoniecznie powie, ale on swoje wie. O tu zobaczył coś u jednego brata, a tam coś u siostry. Swoje wie. Nagbi, bojaźliwy. Nie no tak, ja pójdę za Tobą Boże, ale do pewnego momentu, kiedy nie narażę się. Kiedy mi nic nie grozi. Kiedy nikt mi nic złego nie powie. Nagbi. Bojaźliwy. I tak można by było jeszcze parę imion wymówić. I oto oni wszyscy wyruszają. Sądzę, że w takim orszaku zwycięstwa na początku. Jest napisane, że poszli i zbadali tę ziemię od pustyni Syn aż po Rehob, tuż przy wejściu do Hamat. Nawet te znowuż krainy mają swoje znaczenia. Pustynia Syn to znaczy ciel. I oni wyszli w tym orszaku, w takim pewnym duchu bojowym, pewnie z pieśnią bądź z psalmem na ustach, ale z psalmem nie, bo nie znali. Może z pieśnią Mojżesza, bo wtedy taka pieśń była w modzie. Dzisiaj pewnie z Hillsongiem by poszli i idą przez tą pustynię i tu nagle Syn. Pustynia Syn. Ciel. Już pierwsza próba. Już coś rani moje ciało. Już nie jest tak miło i wesoło. Już jest jakaś cena. Już jest jakieś doświadczenie. Nie wiem, ile już osób wtedy w swoim sercu powiedziało. Coś mi się tu nie podoba. Ale już pewnie cześć. Później Rehob. Teren rozległy, jak zobaczyli. Ojej, ile tu jest do przejścia. Ile tu jest do pracy. Przecież to nikt tego nie da rady. Kto to ogarnie? To jest tak rozległe.
aż doszli do Hamat, to znaczy twierdza, warownia. Tu już można naprawdę się załamać. Mury, które trzeba rozwalić. Twierdzę, którą należy zdobyć. Wspiąć się ponad coś, co wydaje się niemożliwe. Problemy, które są od lat. Ale kogo wysłał Mojżesz? Czy nie najlepszych? Czy na nie najznamienitszych? Czy nie wybranych? A kogo wysyła Pan Jezus? Czy nie nas? Czy załamiemy się, gdy będzie ciemno? Czy będziemy odwracać swój wzrok od Jezusa, gdy będzie ciemno? Czy będziemy patrzeć na ogrom pracy i mówić, kto to w ogóle da radę? Czy jak będzie twierdza i problem, czy w Kościele, czy w naszym życiu, to już wtedy powiemy, nie ma szans, gdzie jest ten Bóg? Ty, gdy będziemy patrzeć na to miasto, wiecie, ja też już czasami, nawet na ostatniej ewangelizacji wychodziłem i mówiłem, Panie, no co za czasy? Tak trudne, nikt nie chce słuchać Ewangelii. Gdzie jest ta moc, która pociągnie tych ludzi? Gdzie jest ta moc we mnie? Gdzie są uzdrowienia? Gdzie są znaki? Gdzie są cuda? Co za twierdza? I twierdzę w moim życiu, które od lat nie mogą być zburzone, ale jakiego my Boga mamy? Czy mamy być jak Kaleb, który patrzy oczami zupełnie innymi, dokonuje wyboru, że idzie za Bogiem, a Bóg jest Bogiem cudów, mocy, potęgi, chwały i jest prawdziwym Bogiem przez duże B? Czy w takiego Boga wierzę? Czy tego oczekuję? Czy zdobędę tą ziemię? Czy zdobędę Goleniów? Czy napełnię ten Kościół ludźmi? Nie ja, ale Bóg przeze mnie, przez nas? Czy będę jak Jozue, który mówi Jahwe zbawia i zbawia w dzisiejszych czasach? Czy taki będę? O tym wyborze chciałem powiedzieć. Wiecie, nawet niektórzy przeszli tę ziemię i weszli do takiej ziemi i zebrali winogron, który był taki, że dwóch trzeba było ich nieść. I oni się uradowali winogronem, a nie tą ziemią. I my czasami też tak robimy. Coś nam Bóg da, coś fajną, konferencję, jakieś dobre słowo, jakiś winogron dla naszego życia, jakiś pokarm i niesiemy go we dwóch, trzech, czterech i radujemy się, ale to nie o to chodzi. Tu chodzi o to, aby czynić tą ziemię poddaną dla Jezusa Chrystusa, aby wziąć te wszystkie obietnice. Abyśmy nie tylko myśleli, że Bóg nas będzie obdarowywał winogronami ponad wszystkie winogrona. Ale my mamy zdobyć tą ziemię. Czy tak patrzymy? Czy dokonujemy tego wyboru? To jest wybór. Czy będę liczył na swoje siły, możliwości? Patrzył na te krainy, które są tak trudne? Czy będę patrzył na Boga, Zbawiciela? I w swojej determinacji, gorliwości, chęci i pragnieniu będę czynił wszystko dla Jezusa Chrystusa. Jakie jest moje pragnienie? Niech to będzie pragnienie być jak Jezus. Niech to będzie takie pragnienie. Niech to będzie taka determinacja, taka żarliwość, taka gorliwość. Kaleb i Jozue zobaczyli. Żyli wiarą, szli wiarą, zdobywali przez wiarę i zobaczyli. Stawiam przed Tobą wybór, mówi Bóg. Chcesz patrzeć jak Kaleb i Jozue? Czy chcesz patrzeć jak inni? Chcesz widzieć to, co niewidzialne? Czy widzieć to, co jest? Problemy?
sytuacje, trudności, ciemną rzeczywistość wokół nas, czasy, które się nam nie podobają. Czy zaczniemy zdobywać dla Jezusa Chrystusa tą ziemię? Stawiam przed Tobą wybór. Jeden jest błogosławiony, a drugi nie. Ten drugi wybór też niesie ze sobą konsekwencje. Narzekanie będzie powodować gorycz. Nieruszanie się z miejsca będzie powodować zastój. Gdy ciało się nie rusza, to są odleżyny. To są rany. To są potężne kłopoty. Dokonaj wybór. Dokonaj wyboru Kaleba. Dokonaj wyboru Jozuego. Powstanie.